Wiedziałeś, że ponad 84% energii elektrycznej produkowanej w Polsce pochodzi z przetwarzania węgla? Wiedziałeś, że 85% zasobów węgla Unii Europejskiej należy do Polski? Czy wiedziałeś, że w Polsce mamy prawie 100 miliardów ton węgla kamiennego i brunatnego? Czy wiedziałeś, że mamy węgla na ponad 300 lat? Czy wiedziałeś, że na świecie wydobywa się ponad 8,4 miliarda ton węgla rocznie i cały czas to wydobycie jest zwiększane? Czy wiedziałeś, że największe mocarstwa, Chiny, Rosja, USA, cały czas zwiększają swoje wydobycie? Czy wiedziałeś, że wydobycie jednej tony węgla w Polsce to koszt 400 zł, a my płacimy 1500 za węgiel z Kolumbii? Wiedziałeś, że w roku 2022-2023 kraje Unii Europejskiej cały czas zwiększają wydobycie i wracają do elektrowni węglowych, takie jak Niemcy, Austria, Włochy, Holandia? Wiedziałeś, że Niemcy zużywają 2 razy więcej węgla niż Polska? Wiedziałeś, że Niemcy emitują o 100% więcej CO2 niż Polska? Więc zobacz, rząd polski likwiduje kopalnie, zmniejsza wydobycie, a rząd niemiecki zwiększa swoje wydobycie węgla. Taką prowadzimy politykę. Czy nie zastanawiasz się, dlaczego jesteś okłamywany przez poszczególne rządy, przez ten rząd, przez polityków? Czy nie zastanawiasz się, dlaczego jesteś okłamywany przez telewizję, przez poszczególne stacje? Przecież to jest potężna broń. Przeciwko tym politykom mogliby to wykorzystać, a tego nie robią. Zastanów się, dlaczego. Sprawdź, kto jest właścicielem tych stacji, a wszystko będzie jasne. Obudź się.